O, cześć, witam Was wszystkich z tej strony. Grzegorz Drozd, witam Was w moim programie. Ja mam zawsze rację, oczywiście tytuł jest przewrotny, nie myślcie sobie, że ja mam zawsze rację, zawsze co jedynie robię, to przedstawiam swoje myśli, poglądy, opinie na sport żużlowy. Od dawien dawna już myślałem, zresztą nie po raz pierwszy nagrywam sobie program wideo, w którym mówię o żużlu. No, traktuję o żużlu, czyli komentuję to, co się w nim dzieje. Oczywiście nie muszę mieć racji, jedynie co w tym programie robię, to mówię to, co myślę na temat tego, co się dzieje w żużlu. A skąd ten tytuł? Ja mam zawsze rację, bo wielokrotnie się tak zdarzało, że gdy rozmawiałem, dyskutowałem sobie na różnych forach czy Facebookach, w końcu tam dość często moi rozmówcy nie wytrzymywali, mówili, czy ty musisz mieć zawsze rację? Oczywiście, że nie muszę, ale jedynie o co ty proszę swoich rozmówców i krytykantów i odbiorców, to to, żeby mi dali prawo do przedstawiania swoich opinii, bo mam takie prawo jak każdy inny i z tego prawa właśnie w tym momencie chcę skorzystać, a w taki sposób dlaczego? No, czas to pieniądz. Kiedyś jak byłem dzieciakiem, to tak wydawało mi się to dość puste hasło, czas to pieniądz, ale jak już jesteś dorosłym i próbujesz zarabiać pieniądze, to w końcu do ciebie dochodzi, dociera, że tydzień ma 7 dni, doba 24 godziny, a twoje życie niestety też jest ograniczone czasowo. Czym więcej masz lat, to ci, którzy już tam trochę na koncie mają, pewnie zgodzą się z moim zdaniem, że im więcej masz na karku lat, to dochodzi do ciebie, że to życie jest bardzo krótkie. Tydzień ma 7 dni, tak jak powiedziałem. Wpasowałoby tak w jednym dniu odpoczywać, tak sobie to wykombinowałem. Zostaje mi 6 dni i jeden dzień to by pasował na poświęcić na to, co uwielbiam najbardziej. Jest to oczywiście żużel. Kiedyś, jak pisałem, jeszcze współpracowałem w Sportowych Faktach, dalej współpracuję, ale współpracowałem z szefem merytorycznym, Damianem Świętej Pamięci, niestety Gapińskim. Myślę, mogę powiedzieć moim dobrym kumplem, chyba najlepszym, jeśli chodzi o środowisko dziennikarskie żużlowe. Ciągle mnie motywował i nakłaniał, prosił o kolejne teksty, chyba mu się podobały, przynajmniej jednemu. Ja mówiłem, Damian, no nie mam czasu, no nie dam rady, niestety, bo tak powiedziałem, tydzień ma tylko 7 dni, a Damian do mnie, no to może w końcu zacznij to nagrywać i mówić, będzie szybciej. Siądziesz, nagrasz, powiesz, co ci tam na wątrobie czy na sercu leży, 15-20 minut i takie też próby robiliśmy, koślawe, bo niestety jestem nogą, jeśli chodzi o techniczne sprawy, a dzisiaj jestem w super warunkach, nie widzicie tego super profesjonalnego sprzętu tam po drugiej stronie, ale naprawdę na mnie robi wrażenie, dlatego jak słyszycie, głos mi się łamie i próbowałem we własnym domu przez telefonem komórkowym robić takie próby, nawet przesyłaliśmy te materiały do Damiana, coś tam ciągle nie grało, pamiętam jednym z pierwszych programów na nagrań, które były, to były poświęcone na drugi dzień po słynnej aferze Patryka Dudka, jak został zawieszony przez doping, tam opowiadałem różne przypadki dopingowiczów w żużlu. Niestety nigdy to nie ujrzało światła dziennego. Ostatnio nawet próbowałem sobie znaleźć ten filmik, bo tam fajnie zakończyłem o Patryku Dudku, że co go nie zabije, to go wzmocni. Trzeba trzymać kciuki, czas pokaże, co dalej się z tym wszystkim ułoży. No i co? I jest wicemistrzem świata. Czas to pieniądz. I zanim wymyśliliśmy z Damianem, że będę sobie siedział i opowiadał, były próby tego, że będę regularnie pisał do Sportowych Faktów. Jeszcze mi to czasami było bardzo zabawne, kiedy łączyłem swoje sprawy zawodowe. Pamiętam najbardziej taką ciekawą historię. Była to niedziela, godzina chyba podobna jak dzisiaj, 9:10. I Damian do mnie dzwoni. Grzegorz, jak tam felieton? Czy już się robi, czy za chwilę mi go wyślesz? A ja odebrałem telefon komórkowy od Damiana, jego połączenie, była to niedziela, 9 rano. Nie siedziałem w fotelu, nie jadłem śniadania, nie oglądałem Teleranka, tylko właśnie siedziałem w ciężarówce, trzymałem ostro za kierownicę, bo dźwig mnie wyciągał z błota, w którym utopiła się moja ciężarówka po ośki, a w drodze wcześniej musiałem koło zmieniać i spokojnie leżąc na kierownicy, przytrzymując ją, żeby mi ją nie wyszarpało, mówiłem Damianowi, już się robi, ale nie wiem, mogą być małe, Damian, problemy z dzisiejszym felietonem. I tak to często bywało, tego biednego Damiana chyba mam wrażenie, że przyłożyłem małą cegiełkę
do jego stresów, bo miał być ten felieton, a w końcu go nie było, bo coś mi tam stanęło na drodze, a przede wszystkim ten czas. Więc żeby nie marnować tego czasu, to przejdźmy do tego, co bym chciał powiedzieć. A chciałbym się odnosić do ostatnich, po prostu tego, co jest w mediach, co ostatnio się pisze, czy na portalach, czy w naszym szanownym, mówię tu bez kurtuazji, oczywiście tygodniku żużlowym, najstarszej naszej obecnie funkcjonującej gazecie branżowej, żużlowej. Wczoraj sobie ją przeglądałem. Ja myślę, że to tak, tutaj troszeczkę z kurtuazją powiem, jak zwykle dobry poziom oczywiście naszych szanownych, najlepszych felietonistów, czyli na zasadzie, że bad news is good news, czyli trzeba trochę postraszyć, trzeba pogadać, że jak w tym żużlu jest źle. No w sumie nic nowego, odkąd czytam te artykuły, felietony, no to jest straszenie, że jest coraz gorzej w końcu tym upadkiem tego żużla. Tak sobie myślę, bo mówiłem o tym czasie i o tych pieniądzach, a no niestety nie mam czasu, żeby pisać te felietony, bo żeby mógł pisać felietony co tydzień i się podpisać jakąś umową, że tak, będę regularnie to robił, no to musiałbym chyba tak z 500 zł dostać za ten artykuł, żeby mi się chciało, więc jak na razie mi się nie chce, co oznacza, że chyba tyle nie dostaję. I tak widzę, że do tej sprawy tak podchodzą i nasi czołowi felietoniści, przynajmniej w tygodniku żużlowym, jak na przykład pan Kerber, tam jest młody Wesołowski, Czekański czy Jaźwiecki, bo wiecie, najprościej to napisać felieton i tam se ponarzekać, że coś jest źle, bo sam wiem, bo pisałem i jak najwięcej czasu, to oczywiście materiały biograficzne, historyczne. No bo tak to jest, że jak na przykład pisałem, chciałem napisać ciekawy artykuł biograficzny o samej Jarmolence do tygodnika żużlowego, to pierwszy dzień, jak dobrze poszło, jeśli nie zahaczyło następny, to było co? To było zbieranie materiałów, drążenie, szukanie tych faktów jednego drobnego, którego do układanki brakowało. Jak dobrze wiecie, jeśli chodzi o tego typu sprawy, historię żużla, to w tej głowie mieści się najwięcej niż którejkolwiek na tym świecie. A mimo to zajmowało mi tak dużo czasu, że jak dobrze poszło, to dopiero na drugi dzień zacząłem w ogóle stawiać pierwsze kropki w Wordzie, bo po pierwszy dzionek był spędzony na szukanie tych materiałów i układanie tej mozaiki. I tak to jest właśnie, tak to właśnie wygląda. A z felietonami, no to co? No to sobie usiądnę, jak dobrze pójdzie, to w godzinę tam coś na wklepie na tej klawiaturze, postraszę trochę, napiszę krótki, fajny felieton i zarobię taką samą kasę, a poświęcę mniej czasu, bo wartość oczywiście pieniądza mierzy się między innymi przez czas, ile nam zeszło, żeby tą daną sumę zarobić. I tak z tego chyba założenia wychodzą nasi dziennikarze. Jednym z pierwszych tutaj felietonów w tygodniku żużlowym pan Wojtek Kerber, bo chyba jesteśmy na pan, porusza temat chyba ostatnio, jeśli chodzi o światowy speedway, numer jeden, czyli BSI, Anglicy mają problem z australijską rundą, prawdopodobnie jej nie będzie, też nie będzie Pucharu Świata, ale też przede wszystkim się zastanawia, jest tutaj tytuł Grand Prix, zamiast konkretnego ścigania czekają nas wieczorki biznesowe, zadaje znak pytania, stawia znak zapytania w swoim tytule do artykułu, do felietonu. O co chodzi? Chodzi o to, że Greg Hancock, Rafał Haj stworzyli profesjonalny team żużlowy, no, po prostu stworzyli team żużlowy, dotowali do niego Chrisa Holdera jako zawodnika Grand Prix, do tego Waszek Milik, młody Smektała, no, ale tutaj skupia się redaktor na tej współpracy w Grand Prix, czyli Hancock Holder i jak to będzie wyglądało. Czy ta nie będzie to skutkowało jak Formule 1, że się gra na czołowego zawodnika, że będzie odpuszczanie, przepuszczanie, no to nic nowego. Nie było takich wiele przypadków w żużlu, ale to nie jest po raz pierwszy i też przy udziale Hancocka, bo już w latach 90. ostatnio jak do sportowych faktów oceniałem skład drugoligowej Stali Rzeszów i powiedziałem, że Hancock to wizjoner, to tam później były komentarze na dole, że tak, wizjoner chyba od pieniędzy. No tak czy siak, pewnych faktów nie można negować. Hancock to jest facet, którego kręci przede wszystkim żużel, a żużel go kręci między innymi przez to, że lubi nowe rzeczy, nowe pomysły, nowe idee. Też tutaj w tym przypadku dokładnie tak to zadziałało. W latach 90. z Billem Hamillem, swoim ziomem, rówieśnikiem z USA, z Kalifornii,
pod szyldem Battery Excite zrobili taki team, później były kolejne, Rickardson zrobił z Łankiem Cegielski, zrobił z Jasonem Crumpem, a ich mentorem tam w tym całym teamie był Jimmy Nielsen, odchodzący na emeryturę, dzisiaj Jimmy wygrzewa się na Florydzie, robi tam kolejne interesy, miał do tego chłopa głowę, kiedyś zorganizował swojemu kumpelowi Perowi Johnsonowi Everything w 1994 roku fajny testimonial, czyli mówię o tym, że miał smykałkę do organizacji. A skoro już mówiłem o kolejnych tutaj teamach, że powstawały w latach 90., to tutaj panu redaktorowi Czekańskiemu się wdrożyło małe przeinaczenie faktów, bo gdzie to jest, pewnie nie znajdę. Tam pomylił układ teamów. A, jest, bo układ teamów Rickardson Cegielski. Nie, nigdy takiego teamu nie było. Nie było teamu Rickardson-Cegielski, był Cegielski-Kramp i Rickardson-Łamek. O tych teamach też można by chwilę powiedzieć, ale to chyba nie dziś. No więc, takie teamy już były i z tego co pamiętam, a dobrze pamiętam, między Hemilem a Hancockiem iskry szły na torze. Po prostu były to zawody indywidualne. Ja nie lubię być gołosłownym i nie lubię określeń gdzieś tam, kiedyś, więc podam przykład finał Alansu, trzecia runda 9-7, Hemil z Hancockiem na wejściu pierwszy tak się zetknęli, że któremuś tam spadł łańcuch, chyba Hemilowi, Hancock w niego wjechał, ale był taki przypadek w Grand Prix Szwecji 9-6, to był pierwszy rok, gdzie ten team funkcjonował tak na dobrą skalę, bo już zaczynali w 95. Był Grand Prix Szwecji, czwarta runda, w finale Hohenka Gustafsson, Tomek Golob, Billy Hemil, Greg Hancock i taka też była kolejność w tym wyścigu. I tam Hancock, jestem o tym święcie przekonany, może się Hancock zapierać, położył delikatnie swoje cztery litery po to, żeby wyścig przerwać i dać szansę w powtórce Hemilowi. On miał najmniej do stracenia, bo jechał czwarty. W powtórce Hemil wygrał i zgłosił swoje aspiracje do tytułu Mistrza Świata, który zresztą później wywalczył, a swoje pudło pierwsze w karierze na torze zagranicznym, innym niż Polski, sięgnął Tomek Golob, więc takie sytuacje zawsze grożą Speedwayowi, niekoniecznie one muszą się dziać na wskutek tego, że są jakieś teamy. Zawodnicy się znają, lubią, pamiętacie sytuację Hancock Holder z Australii, czy jeśli chodzi o zawodników, że są z jednego państwa, takich sytuacji było bez liku. Tego nie unikniemy, również i w żużlu, więc niech pan Kerber się nie boi. Nie będzie gorzej niż do tej pory, myślę, i jest tutaj takie jedno ciekawe zdanie w felietonie, że, które bardzo nurtuje i frapuje autora. Otóż Chris ma jeszcze, to cytuję oświadczenie teamu Hancock, pan Kerber w artykule, Chris ma jeszcze wiele do pokazania i chcemy mu pomóc w uzyskaniu najlepszej wersji samego siebie, ogłasza team Hancock. I dodaje, stworzymy mu takie środowisko pracy, które przyniesie korzyści. I dalej autor pisze, to ja jednego tylko nie rozumiem. Otóż innym razem Hancock podkreśla, że nic się nie zmieniło i że nadal interesuje go wyłącznie tytuł Mistrza Świata, a jednocześnie chce zrobić wszystko, by pomóc odzyskać najlepszą wersję siebie Hank Holderowi, by zbudować i wzmocnić rywala? Może wy coś z tego rozumiecie? Ja zaczynam się gubić. Przecież to proste jak świat, już donoszę, już biegnę z wyjaśnieniami. Przecież to stare jak świat, że sportowcy, nie tylko żużlowcy, lubią ze sobą współpracować. To działa na nich motywująco. Dzięki tej współpracy oni sięgają po lepsze rezultaty, po lepsze wyniki, mają lepszą wydolność jako sportowcy. Świetnym przykładem ze sportów zimowych, bo akurat nie zima, śnieg wczoraj, oczywiście zima zaskoczyła kogo? Drogowców i kierowców. Więc sporty zimowe, narciarstwo klasyczne, może pamiętacie dwóch wspaniałych, wybitnych postaci z narciarstwa klasycznego, Norweg Vegard Ulvang i Kazach Władimir Smirnow, no więc oni ci wspaniali, naprawdę wielkie postacie narciarstwa klasycznego, mistrzowie olimpijscy, mistrzowie świata wielokrotni. Oni lubowali się we wspólnych treningach, zaszywali się gdzieś pod kołem biegunowym na kilka tygodni, uwielbiali treningi i hard ducha swojego ciała w takich naturalnym środowisku, które wyciskało z nich największe pokłady motywacji. I ten Ulvang tworzył niejako Smirnowa, a Smirnow Ulvanga. Ja już nie pamiętam, czy Biendeli również z nimi trenował, ale siebie nakręcali, byli dla siebie największymi rywalami w
falą 9-3 Mistrzostwa Świata. Tam Smirnow z Delim chyba na dochodzeniówce łyżwał na 15 km, padli jednocześnie i była sytuacja bez precedensu, przyznali dwa złote medale. Ale żeby podać przykład z żużla, byli tacy zawodnicy, może pan wie, może gdzieś o nich słyszeliście, Eivind Mauger i Olli Olsen. I Eivind Mauger zdobył tytuł Mistrza Świata w 1968 roku na ulewi, tak, na ulewi w Göteborgu, 69 Wembley, był dwukrotnie mistrzem świata, później jeszcze Wrocław walnął free pit, jakby powiedzieli Anglicy, albo Amerykanie, walnął we Wrocławiu jako jedyny trzeci tytuł Mistrza Świata. I Ole Olsen zaczynał w brytyjskiej lidze w 1968 roku właśnie w drużynie Newcastle. Później się drogi troszeczkę rozeszły, jeśli chodzi na kanty klubowej, bo Mauger przeszedł na High Road do Bellevue w 1969. I gdy zdobył trzeci tytuł mistrza świata Mauger, wtedy eksperci zaczęli, no oczywiście jak to dziennikarze, kibice, lubują się w tych swoich, o tym zresztą za chwileczkę powiem, domysłach, opiniach, kto pierwszy będzie w stanie zdetronizować Maugera. Ile to jeszcze potrwa, bo oczywiście jak to bywa, nuda najgorszym jest rzeczą w sporcie. Zaczęli się wszyscy obawiać, że Mauger może wygrywać przez kolejne kilka lat. I na pytanie do Maugera: Eivind, jak myślisz, kto będzie w przyszłości, najbliższej przyszłości, twoim największym rywalem? Kto cię zdetronizuje? Co powiedział Eivind? Będzie to Ole Olsen. Mauger, można by powiedzieć, był prorokiem, bo już rok później na ulewi w Göteborgu w 1971 roku z kompletem punktów mistrzem świata po raz pierwszy w sportach motocyklowych został człowiek z Danii, był to Ole Olsen, więc można by powiedzieć, że Mauger wychował sobie na własnej piersi wyhodowane. Bowiem do dzisiaj Ole Olsen często powtarza, no przy każdej okazji to już jest jak mantra, to jest ABC żużla, historii żużla, że ogromny wpływ, no bo nie tylko on, czyli Mauger miał na rozwój kariery Ole Olsena, ale facetem, który w brytyjskiej lidze zawodowej, na początku zawodowej kariery Ole Olsena, trzykrotnego mistrza świata w British League, był jego kolega z drużyny klubowej, z Newcastle Diamonds, Eivind Mauger, więc tu nie ma w tym nic nadzwyczajnego, tu nie, niech pan Kerber nie, bo podejrzewam, że taki troszeczkę wydźwięk tego felietonu, chce zasiać jakieś ziarno takich obaw, że będzie kuktatorstwo, będą kalkulatory w ruch, będą sobie oddawać punkty, i że gdzieś zanika duch tej prawdziwej sportowej rywalizacji. Oczywiście nie ma szans, żeby tak było, zresztą no, umówmy się, Hancock nie ma 30 lat, zresztą co to ma do rzeczy, no ale no, jeszcze chce nowe rzeczy porobić, zanim zjedzie całkowicie z toru, a poza tym, zresztą o czym wam już kilkakrotnie w swoich felietonach pisałem, Greg Hancock to naprawdę z Gregsem Holderem go łączą bardzo bliskie emocjonalne stosunki, nie tylko z Darcy Moorem też, i no nic dziwnego, że ci panowie chcą stworzyć coś wspólnego, bo to przede wszystkim chodzi o to, że nie będą na to, że sobie oddawać punktów i układać matematykę, tylko ma to być przedsięwzięcie marketingowo-medialne, bowiem to może spowodować, że będą mieć więcej pieniędzy, razem wspólnie zdobędą pieniądze i dla każdego z nich poszczególnie zostanie więcej kasy w budżecie. Przecież to zasady stare jak świat w ekonomii, w biznesie, że jakieś dwa podmioty łączą się, robią fuzję. Po co? Po to, żeby jeszcze więcej zgarniać dla siebie, żeby rosnąć w siłę na tle konkurencji. I tak w tym przypadku też się dzieje. Ja tylko mogę przyklasnąć takim metodom. Tutaj jest wywiad pana Czekańskiego z Rafałem Hajem. On tam mówi, że będzie super wypaśny samochód, ciężarówka, gdzie będą nowe technologie zastosowane. Każdy taki element, każde wejście takiego sponsora, bo tam głównym sponsorem jest energetyk, nie będziemy tutaj robić reklamy, to jest wartość dodana w tym naszym żużlu i tego nigdy za wiele. To jeśli chodzi o felieton pana Kerbera. Nie chodzi jeszcze o felietonów, ja będę się starał oczywiście mówić krótko, bo tam chyba mógł do południa, a przecież nie chcę was zanudzić. Szybko dwa zdania. Robert Noga, z Robertem jesteśmy na ty. Tutaj pisze, że
takiego bajzlu w żużlu, nazwijmy go eufemistycznie światowym, dawno już nie było, bo mamy połowę stycznia, tymczasem nadal nie wiemy, kiedy odbędzie się ostatnia runda Grand Prix Mistrzostw Świata. Nie wiem, co to dawno, bo to jest, no nie jest ostre pojęcie, czy to jest 5 lat temu, czy 15, ale już bywały takie zawieruchy. No, szybko dla przykładu powiem, że w 93 roku miało wejść Grand Prix, znaczy po 93, w 94 miało wejść Grand Prix, okazało się mniej więcej gdzieś o tej porze, luty, styczeń, że jednak Grand Prix nie będzie, że będzie finał światowy. Rok później w końcu weszło to Grand Prix, czyli 95 rok. Władze opublikowały kalendarz, bo tu dużo się mówi o tym kalendarzu, że miało być Australia, w końcu nie będzie tej Australii. Opublikowano kalendarz, ostatnia runda miała odbyć się na stadionie w Londynie, na Lakeside, na Arena Essex wtedy, Arena Essex, Ronnie Russella. A gdzieś tam około czerwca czy lipca okazało się, że jednak to nie będzie Arena Essex, tylko to będzie nowo wybudowany stadion również w Londynie, też przy udziale Ronnie Russella Hackney. No tam, gdzie Tomek dostał w zęby od Craiga Boysa, więc takich historii też nie brakowało, więc też bym tu nie wróżył, że nagle w żużlu się dzieją takie rzeczy, bo z tych felietonów można by wywnioskować, jak również z wywiadu Miłosza Lipki z Piotrem Szymańskim, on się tam dopytuje, dziennikarz, naszego działacza już na brandze filmu, że coś z tym żużlem jest nie tak, bo nie ma pucharu, bo są problemy z Pucharem Świata. Nie ma chętnych. Ja myślę, że nie ma chętnych dlatego, że po prostu prywatna firma chce haracz za organizację tych zawodów. Kiedyś po prostu federacje otrzymywały taki finał, mogły sobie na nich zarabiać. Były oczywiście z tym związane koszta organizacji tego, ale nie trzeba było płacić jakiejś prywatnej firmie haraczu, aby to zorganizować. To jest taka mała, subtelna różnica. Aczkolwiek jak jestem już przy tym wywiadzie, to bardzo mnie zaciekawiło jedna sprawa w tym wywiadzie. W wywiadzie pana Miłosza Lipki z Piotrem Szymańskim, naszym przewodniczącym Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Coś, co mnie bardzo rozbawiło. To znaczy tutaj Lipki dopytuje o drużynowy Puchar Świata, czy będzie, czy nie będzie, czy to będą pary, czy będzie może na przemian. I pan Szymański mówi, aha, jest pytanie, co z Grand Prix Australii? Mówi się, że to koniec przygody BSI z tym krajem. Szymański odpowiada i znów muszę odpowiedzieć tak jak w przypadku Pucharu Świata. Jako członek biura CCP FIM nie jestem na bieżąco informowany. To jest wewnętrzna sprawa BSI i zarządu FIM. A później jest kolejne pytanie. No, takie trochę stwierdzenie. W mediach pojawiły się informacje o problemach finansowych polskiej firmy One Sport. Niektórzy zawodnicy skarżą się, że nie dostali wynagrodzeń za starty, za starty w SEC. I pan Szymański mi to bym bardzo zaciekawił. Trzymaj z Piotrek, jesteśmy też tak na tym. Są pewne opóźnienia w płatnościach, ale mogę zapewnić, że w najbliższym czasie zostaną spłacone. Informacje o dużych problemach finansowych ma sport są grubo przesadzone. To mnie rozłożyło na łopatki, bardzo rozbawiło. Otóż, czyli podsumowujmy. Facet, który jest przewodniczącym Komisji Torowej FIM Europe i członkiem Komisji Torowej FIM, no, nie wie, tam dwa razy odpowiada, że to nie jego tam, nie ma informacji, przepływu informacji, on nie wie, co tam się będzie z tym Pucharem Świata działo. Okej, spoko, nie ma problemu. Ale o pytanie o ewentualne problemy prywatnej firmy, która sobie tam organizuje żużel, uspokaja całkowicie, że będzie to wszystko spłacone. Jakoś sobie nie potrafię wyobrazić sytuacji, że ktoś do mnie przychodzi i mówi tak, panie Grzegorzu, bo podobno firma X, która zajmuje się handlem prezerwatyw na przykład, ponoć ma ogromne problemy finansowe i ma z płynnością finansową i skąd nie może wypłacić kasy swoim wierzycielom. I ja wtedy mówię tak. Jak to mówię? Są pewne opóźnienia w płatnościach, ale mogę zapewnić, że w najbliższym czasie zostaną spłacone. Nie wyobrażam sobie, żebym ja mógł powiedzieć na temat jakiejkolwiek firmy z taką dozą pewności, że ona tam się wydźwignie ze swoich problemów finansowych. Oczywiście abstrahuję od tego, czy to jest faktycznie prawda w przypadku toruńskiej firmy. To mnie trochę rozbawiło i rozśmieszyło, że na temat filmu to tam nie ma tej informacji, a na temat sytuacji finansowej prywatnej firmy, której w żaden sposób tam nie działa, jest tak dobrze poinformowany. No ale to tak na marginesie. Lecimy jeszcze z tym tygodnikiem żużlowym. O, przeczytałem wywiad z Januszem Kołodziejem autorstwa Pawła Racibora. Dokładnie ten sam, co przeczytałem na przeglądzie sportowym.
Ja się tak starałem jednak nigdy tego samego materiału w dwa miejsca nie puszczać, żeby z dwóch źródeł dostać cash. Oczywiście miałem przypadki, że puściłem artykuł w jakiejś redakcji, ona mi go w ogóle za niego nie zapłaciła, no więc zwróciłem się to i tak kulturalnie. Czy w takim razie, skoro za to złotówki nie dostałem, to sobie mogę opublikować gdzieś indziej, kto mi odrobinę pieniędzy za to przeleje. No, chyba, że jeden z tych dwóch podmiotów panu, znaczy Pawłowi, nie zapłacił. Ale uważam, że to tak wysyłanie do dwóch źródeł, ale to nie jest jedyny taki przypadek. Wysyłanie do dwóch źródeł tego samego tekstu, no jest troszeczkę nie fair w stosunku przede wszystkim do czytelnika, bo może kupiłem wczoraj tę gazetę, bo widziałem, że jest wywiad z Kołodziejem. Może coś się nowego dowiem. A przeczytałem to samo, co przeczytałem dwa dni temu w przeglądzie sportowym. To bym mógł powiedzieć, złodzieje, oddajcie mi kasę. Nie? Dalej, lecimy z tym tygodnikiem Żużlowym, bo tu jeszcze chciałem... Tu jest wywiad z panem Leszkiem Dębskim o sędziowaniu, ale to może powiem o innym okazji. Ale na chwileczkę, bo jest tu pytanie Lipkiego. Kiedyś narzekaliście, że jest coraz mniej chętnych do tego, aby być sędzią. Czy niekorzystny trend został zatrzymany? Pyta Lipki. Dębskiego i Dębski mówi, myślę, że tak, na każdy nabór zgłaszają się chętni. Nie jest to co prawda taka liczba jak przed laty, gdy regularnie stawiało się między 100 a 150 osób, ale między 30 a 40 zgłoszeń. No, nie dziwię się, że ten trend jest mniejszy, czy były w ogóle problemy. Kiedyś pewnie wam o tym opowiem, jak to wyglądało, to stażowanie sędziego, a z czym się wiązało przede wszystkim, jeśli chodzi o wydatki finansowe i czasowe i do tego, jak podejście miała druga strona, mówiąc krótko na dziś, to jak robiłem ten staż w 2008 roku, to odnosiłem wrażenie, że jedyną osobą, której zależy na tym, żebym ja w końcu ukończył ten staż, to byłem tylko i wyłącznie ja. Czy miałem problemy z pracą, w sensie poukładania swojego grafiku, pieniędzy, to kompletnie nikogo nie obchodziło. Czy tam w Opolskim już cały tydzień leje i zawody prawdopodobnie były odwołane, to nie, Grzegorz, ty tam musisz jechać i zobaczyć, jak deszcz w Opolu leje i jak się zawody odwołuje. I tam nie było zmiłuj, jak tam należało się przygotować z jakichś części technicznych o motocyklu, no to rzeczywiście nie było takich szkoleń robionych, tylko było, no załatw tam sobie jakimiś swoimi kanałami, w końcu w Żużlu działasz, to musisz mieć jakieś dojścia, załatw sobie na miejscu w Rzeszowie, w warsztacie z mechanikami, żeby ci tam pokazali, jak tam robi się, mierzy, a sprawdza różne części silnika, motocykla, gaźniki i tym podobne. No, oczywiście można bazować na dobrej woli mechaników, ale z drugiej strony, tak powiem szczerze, że no, przychodzisz do klubowego warsztatu i ktoś mu tamtemu mechanikowi płaci za to, żeby no, przygotował ten sprzęt, a nie mnie uczył chyba, że po godzinach, ale to znowu w tym warsztacie. No, kiedyś robiłem ankiety, do firm chodziłem i tu była ciekawa historia, przyszedłem do jakiejś mieleckiej firmy i mówię, że chcę ankietę zrobić z pracownikiem, a szefu do niego, a dlaczego ja mam panu płacić? Znaczy szef do mnie, a dlaczego ja mam panu płacić? A on mówi, jak mi płacić, no skoro ja wezmę swojego pracownika i go postawię do pana na 30 minut, no to ja temu pracownikowi muszę za te 30 minut pracy zapłacić, więc finansuję pana zabawę. Więc analogicznie, jeśli ja bym chodził do warsztatu i tam spędzał pół dnia z mechanikiem, no to prezio klubowy musi temu mechanikowi za moje zabawy na sędziego mu zapłacić. No ale to tak się tylko mówi, że jaki to wielki problem. No ale jednak był wielki problem, żeby z ramienia GKSŻ-u zrobić jakieś szkolenie, którym wynajmie się kawał pokoiku, nie wiem, choćby nawet w klubie i tam na czynniki pierwsze ten motocykl rozłożyć. Dobra, to był wywiad z Dębskim. Idziemy dalej. Tutaj Robert Noga, Robert Noga pisze o tych problemach tutaj z Grand Prix. Znowu jest temat, żeby się nie przejmować. Dlaczego się przejmuje, świat się przejmuje o sukcesach Polaków, że to jest złe dla światowego żużla, skoro kiedyś tam Duńczycy wszystkich lali. Ale jeszcze raz powtarzam, nie możemy porównywać potęgi polskiego żużla obecnie do potęgi przykładowo duńskiego żużla, zwłaszcza duńskiego. Jeszcze angielskiego w latach 70. by można, ale zupełnie nie duńskiego. Kiedy Duńczycy sięgali po swój drugi tytuł drużynowych mistrzów świata w 81 roku w bawarskim Olching, w wielkim upale skwarze na rozżarzonej cegle, czerwonej cegle, nie Krzyśku, na cegle,
to ich liga była zupełnie amatorska i poziom tej ligi był adekwatny, mniej więcej, tak bym porównał, do drugiej ligi obecnie żużla w Niemczech. Także my górujemy pod każdym względem, finansowym, infrastrukturalnym, z czego wynika te wszystkie te podstawy, również i sportowym. Duńczycy kompletnie tego nie mieli. To było kilku wybitnych zawodników i w momencie ich kontuzji, bo się to szybko posypało niestety, odniósł kontuzję czy Jaroslav Pedersen, czy Gundersen, momentalnie Duńczycy mieli tę swoją potęgę zachwianą. Oczywiście nikomu nie życzymy najmniejszej kontuzji, żeby nawet sobie nie odrapał paznokcia i włos mu z głowy nie spadł, ale dobrze wiemy, że gdyby żeby nawet przejściowe, no i tak zresztą było, Hampel, tak, kontuzje, mieli nasi czołowi zawodnicy, jeden czy dwóch, nasza potęga sportowa nie zostanie w jakiś radykalny sposób zachwiana. Zresztą już są kolejni następcy i jestem o tym przekonany, że to się nie zmieni. Ale dlaczego miałoby się to nie zmienić, dlaczego tak będzie, o czym mówię, to chętnie powiem w innym odcinku, niestety w jednym wejściu nie dam rady wszystkiego powiedzieć, wytłumaczyć. Aha, jeszcze jedno mnie ciekawi, bo często nasi felietoniści piszą i narzekają, straszą, że jest źle, że jest niedobrze, że jest coraz gorzej. Tylko brakuje mi w tym wszystkim jednego. Dobra, jest źle, ale może jakaś propozycja, może jakaś myśl, jak to zmienić. Gdzie tu jest rozwiązanie, bo jeszcze wrócę na chwileczkę do wywiadu z Szymańskim. On, tam jest pytanie o te problemy światowego żużla i dlaczego tak się dzieje. On za bardzo na to nie ma pomysłu. Tutaj było takie pytanie. Dlaczego tylko Polska walczy o Puchar Świata? A właśnie, pyta Lipki. Dlaczego tylko Polska walczy o Puchar Świata? Odpowiedź. Też mnie to martwi. Ja mogę wam odpowiedzieć, już wcześniej odpowiedziałem, już od lat tłumaczyłem, wcześniej na forach sportowych czy klubowych, napisałem na Stali Rzeszów czy na Sportsboardzie, a często tam pisałem z tego powodu, o którym zaczynałem, jak mówiłem o Damianem Gapińskim, po prostu nie miałem czasu na elaboraty piękne z przecinkami OE, więc gdzieś tam szybko wpisałem na tym forum, żeby później został ślad, żeby nie było, a nie mówiłem. Żeby nie było, że jak w tym kabarecie, jak w tym sketchu, żeby nie było, że tak faktycznie mówiłem, żeby gdzieś tam ślad o tym został. Pisałem na tym forum, a ostatnio Sportsboard chyba siadł kompletnie, już nie ma tego forum. No ja oczywiście mówię, że dlatego, że przestałem tam pisać i nie ma tam kogo czytać. Tak jest o tym ta sytuacja, że nie ma chętnych do Pucharu Świata, to o czym wcześniej wspominałem, o czym pisałem na forach, że nie może być sytuacji, że jedna prywatna firma, skąd ona nie była, czy to jest angielska, polska, czy z Mozambiku, uważam, że to jest złe, w tak małym sporcie jak żużel, jedna firma całkowite ma prawa do zarządzania mistrzostwami świata. Są różne projekty, nie tylko Mistrzostwa Świata na żużlu, różne kulturalne i można odsprzedać część praw do wykonywania pewnej otoczki marketingowej, brandingowej i tak też można by zrobić. Uważam, że od lat w Mistrzostwami Świata na żużlu powinni przede wszystkim władać film i tam powinna być stworzona komórka ludzi, którzy nad tym pracują, podpisują kontrakty z telewizjami. Natomiast taka firma jak BSI czy jakakolwiek inna jest od tego, żeby nie wiem, czy ona by w to weszła, no ale powiedzmy, jest firma, która jest wykonawcza, która ma transport, przewozi te bandy, rozkłada podium, robi te otoczkę, tak? Która weszła dokładnie w 2000 roku. Dlaczego tak? Dlatego, że uważam, że jest złe dla Speedwaya, jeśli prywatna firma ma te całkowite prawa, dlatego że jedynym wyznacznikiem dla nich, ich decyzji, ich pomysłów na ten sport jest tylko i wyłącznie własna kieszeń. Oni nigdy nie będą myśleć w sposób globalny, patrząc na dyscyplinę, czy te dane rozstrzygnięcia jej służą w dłuższej perspektywie, czy szkodzą. Tu liczą się doraźne korzyści tej prywatnej firmy, dlatego możemy zapomnieć o tym, że będzie kiedyś 6 rund, że będzie połączenie eliminacji w tym samym roku, o czym od lat mówię, że będą przede wszystkim te obrzydliwe, cholerne, których nienawidzę, nie znoszę od samego początku, od 1995 roku, nominacje dziki kart. To jest absolutne zaprzeczenie idei sportowej. Po prostu mogę powiedzieć, że wymiotuję żygantem.
I mnie to, nie fanatyka do tego żużla, mnie odpycha w ogóle interesowanie się Grand Prix tym, że, no ale to nie tylko mamy Grand Prix, że ten będzie nominowany, bo ma kolorowe, bo ten jest blondyn, tak jak układamy, jak kurczę, zespół z boys bandowy, czy tam girls band, że ta jest blondynka, brakuje blondynki, ta by się jeszcze sportem interesowała, ta jest ruda, ta ma długie nogi, a ta duże cycki. No to i tak skompletujemy 15 facetów, żeby się na żużlu ścigało. Nie, to musi być sport. Tak samo się odnosi to do lig zamkniętych. Co ja na Facebooku napisałem o tym, że tam wywołałem do tablicy młodego dziennikarza Wesołowskiego, bo mu się nie podoba kurikuli, żeby było tam Grand Prix. W tej naszej dyskusji inny dziennikarz częstochowy, Rajek, napisał, że żużel miał swoje 5 minut. Nie wiem, niech powie mi, w którym momencie miał te 5 minut, czy to tam było w 30 latach, czy w 80, czy 70, w ogóle żebym go sprecyzował, ciągle o czym mówi. Ale o co chodzi, że żużel miał swoje 5 minut, on miał faktycznie, między innymi w latach, bo do tego zmierzam, w latach 70 miał brytyjski żużel i moim zdaniem, nie muszę mieć zawsze racji, możecie się z tym nie zgadzać, ale ja mam zawsze rację, brytyjski żużel między innymi miał kłopoty, przez to zaczęły się te kłopoty, bo była zamknięta liga. Zaczęli wprowadzać zbyt dużo sztywnych uwarunkowań do tego, co jest w sporcie najpiękniejsze. Do jego spontaniczności, jego naturalności. Sport musi być spontaniczny, naturalny, szczery i prawdziwy. Te emocje muszą być szczere i jak Buffon przegrał Mistrzostwa Świata eliminację, to on jak jeśli płacze i te łzy, to jest najpiękniejszy obraz i definicja sportu. Natomiast nie zielony stolik, że ty masz rude włosy, to będziesz jeździł w przyszłym roku. Na razie nie jeździ łysy. Kumacie, o co chodzi. I tak też było w brytyjskim żużlu, ciągle jakieś KSM-y, ograniczenia, zamknięta liga. A mówię tu o tym, bo ostatnio znowu kłopoty, są informacje o kłopotach Krakowa i Piły z finansami. I w tego typu sytuacjach, oczywiście na białym koniu wracają triumfatorzy swoich teorii, że co? A nie mówiliśmy, liga powinna być zamknięta. Otóż nie powinna być zamknięta. Bo spadki i awanse to jest sól tego wszystkiego. Tam w Grudziądzu od kilku lat się emocjonują tym, czy spadną, czy uratują skórę. Gdyby oni wiedzieli, że kasy nam nie zabraknie, jakie te emocje przez ostatnie kilka lat miałby Grudziądz? No nie wiem, z czym związane. Chyba z rozbudową tam, czy przez zimę wlają kolejne 5 ton betonu na stadion. Więc liga w żadnym przypadku nie powinna być zamknięta. No to co w przypadku? W przypadku. To co w sytuacji, kiedy klub ma problem finansowy? No co? Zapraszamy kolejnego w kolejce z niższej ligi. Aż tak się wyczerpie cała. No, problem będzie wtedy, jeśli wszyscy z tej niższej ligi odmówią. No ale wtedy to już mamy do czynienia z kryzysem sportu i należałoby się zastanowić nad formatem tych rozgrywek. Ale jeszcze chcę jedną rzecz tutaj wspomnieć o zapraszaniu drużyn w przypadku, kiedy któraś nie wyrabia finansowo. To powinno być bezwzględnie w oparciu o hierarchię na podstawie rozgrywek z zeszłego roku. Czyli Spadkowicz powinien dostać to zaproszenie na ostatnim miejscu. To tak notabene, jeśli chodzi o jakieś teorie o tym, że Rzeszów będzie jeździł przy 2018 roku w pierwszej lidze, może i będzie. Może tak być, nie takie rzeczy w polskim speedwayu były, ale ja uważam, że klub z Rzeszowa teraz tej zimy zaproszenie do pierwszej ligi powinien dostać jako ostatni. W kolejce powinien być na przykład klub z Krosna, na ten przykład, daleko nie sięgać geograficznie. I ostatnio wywiad w tej sprawie z kłopotów Piły i Krakowa, pan Krużyński z Najsa się wypowiada, że on nie wyobraża sobie sytuacji jako sponsor tytularny ligi, żeby było mniej drużyn niż 6, a to wiadomo, znamienity prezes były, pani Marta Półtorak, że to dziwne zachowanie sponsora, że to tak nie może być w sporcie, że on w tak dużym stopniu chce wpływać na format rozgrywek, no przecież może sobie krzyknąć 15-20 zespołów, więc ona tego nie rozumie. Co tu rozumieć? Przecież Krużyński nie mówi, że chce 20 zespołów, tylko chce 8, czyli dokładnie tyle, na ile się z drugą stroną, jak podpisywał umowę, umawiał. On za to tyle zapłacił. On zapłacił za 8 drużyn, za odpowiednią ilość kolejek, które daje 8 drużyn w lidze, a nie za 4. Więc czemu się chłopu dziwić?
Tego to ja nie rozumiem. Nie rozumiem tego, że pani Marta tego nie rozumie, że Kurzyński facet po prostu chce mieć ośmiozespołową ligę. Więc to tak a propos tych sytuacji Krakowa i Piły. Coraz więcej doniesień jest o przygotowaniach zespołów przed zbliżającymi się dużymi krokami rozgrywek. No i Adam Skórnicki, nowy trener w Falubazu, menedżer ze swoją swadą, wrzucił w wypowiedziach na temat szans Falubazu, że na tym etapie tą tabelę układają kto? Fachowcy i znawcy. Ja muszę powiedzieć, że uwielbiam takie docinki nie najlepszych, jedynych ekspertów na temat sportu żużlowego, czyli żużlowców, a najlepiej byłych żużlowców. Ja pamiętam tu całkiem niedawno, za moimi plecami, parę lat temu, trenerem był Ślączka, wyszydził gdzieś tam w mediach, że znawcy tematu tam wiedzą lepiej od niego, czy on powinien tor przygotować przyczepnie, czy twardo, i tam w domyśle jak Skórnicki, że a morda w kubeł, bo tam nie macie o tym zielonego pojęcia, o tym gdagacie, gadacie, komentujecie, a gust tego wiecie. Okej, okay. To moje pytanie do Skóry, do Ślączki i do facetów, ludzi, którzy mają podobne poczucie humoru do i tego typu opinie przedstawiają, bo do kogo kieruje Skóra te swoje uwagi złośliwe? No na pewno nie do zawodników, pewnie gdzieś tam do prezesów, ale najbardziej do kibiców i do dziennikarzy. No więc moje pytanie do tych ludzi z tego typu opiniami. Co dziennikarze i co kibice mają robić, jeśli nie komentować, przeżywać, snuć jakieś wersje o tym swoim sporcie? Mam przyjść o 15 w niedzielę na mecz, wypełnić 15 biegów, aha, tu było 3, tu dodać, kalkulator 54,36, idę zjeść schabowego. No nie, no to wszystko na tym polega, cała ta zabawa. Jeśli kibice i dziennikarze, zwłaszcza no, komentują sobie żużel dla przykładu, to oni nie komentują, czy neurochirurg powinien w tej operacji zastosować taką, a taką metodę, bo do niczego to nie prowadzi, nie mają na ten temat wiedzy i niczemu to nie służy. To nie są znachorzy. To są po prostu kibice i dziennikarze. I oni przede wszystkim, to do nich należy to zadanie, ta przyjemność, ta ich obowiązek, ale też prawo, ale mają być właśnie takimi znachorami w sporcie, bo to ten sport napędza, nakręca, buduje atmosferę. To, że ci dziennikarze, kibice już w zimie będą tam układać tabelki, ten będzie na 8, ten na 1, a ten będzie miał średnią 0,2 mniejszą, to o to wszystkim chodzi. To dlatego ci ludzie się tym interesują. Dlatego chodzą i to komentują. Właśnie dlatego. Więc w jaki sposób... To jakby im zakazać oddychać. Nie komentowanie sportu przez kibiców, to tak jakby człowiekowi zakazać oddychać. Nie, koleś. Ty nie możesz oddychać. Ty masz siedzieć cicho. Bo oddychać możemy tylko my. Ty najlepiej, żebyś, no nie wiem, zapłacił za bilet i nic więcej. Na tym to polega. Tworzy atmosferę wokół sportu właśnie tego typu polemiki. Na przykład w USA oni uwielbiają porównywać. A Jordan to w 92 to kurczę, był lepszy, z lejapy robił niż w 98. I tam Jordan czy nikt inny się na to nie obraża. Na tym to polega cała ta zabawa. No, oni do dzisiaj tam ma, czy Bryant lepszy, czy Jordan, czy James. A ten ma statystyki takie, a ten owakie. I do Jordana tam też ciągle pytania, a które Chicago Bulls było lepsze? To, które zdobyło pierwsze freepeat, czy to drugie, co drugie freepeat? I Jordan tam tłumaczy, oczywiście, on troszeczkę facet też nostalgicznie stwierdził, że pierwsze, oczywiście wiedziałem, że tak zrobi, ale do czego zmierzam? Natomiast u nas są porównania, a kto był lepszym wielkim zawodnikiem, Golob czy Plech? A po co takie porównania, po co to komu potrzebne, jak to można porównywać? W ogóle tego się nie da.
No właśnie, że się da. I cała ona polega na tym zabawa, żeby na tym spędzać godziny, dni, tygodnie, bo to nas nakręca do tego, żeby w końcu w tę niedzielę przyjść na ten stadion. Za to ten kibic płaci. Dziennikarzowi też się za to płaci. Często różni zawodnicy do mnie komentują, a co on tam wie, co on, no może i nie wie, no dobra, ale przynajmniej no robi wokół tego zamieszanie, a na tym to wszystko polega. Jakby była zupełna cisza w eterze, cichosza, nikt nic nie komentuje, nie wzburza jakichś kontrowersyjnych, niektórzy uważają, że na siłę pewna opinia, żeby się tam być zauważalne, między innymi mnie się to dotyczy, że czasami próbuję być na siłę oryginalny, tam jakieś swoje teorie wrzucam, żeby być oryginalnym i przez to zauważalnym, jak na przykład to, że tam Jason Doyle jest dobry tam 3 lata temu, no tam, a tam Doyle, no to no dobra. No i tutaj taka właśnie uwaga w tym temacie, że mam nadzieję, że żużlowcy, powtarzam, nie najlepsi, jedyni eksperci, mający upoważnienie, mandat do komentowania spraw żużlowych przez to, że narażali swoje kości na jednośladzie, na zamkniętym owalu, nie wiem, nie dłuższym niż 400 metrów, mają jako jedyni mandat do komentowania tego żużla, przestaną takie głodne kawałki mówić, że i dadzą nam, uchylą nam tego prawa. Wy też tutaj, ci, którzy nie macie pojęcia o tym, też sobie tam możecie powiedzieć, czy ten w niebieskim będzie lepszy od czerwonego. Liczę na to, skóra. Ty jesteś podobno inteligentny gość. Więc liczę na to, że przestaniecie gadać, że znawcy tematu sobie coś tam komentują. To a propos znawców tematów. Komentarzy jest ostatnio, no ciągle sporo, no powiedziałem ostatnio sporo, no po prostu są te komentarze, między innymi się Krystyniakowi dostaje, że są oryginalne jego komentarze. Ostatnio się wypowiedział na temat Patryka Dudka, że nie powinien jeździć w gali. On tam w końcu nie będzie jeździł. Mam wrażenie, że były takie początkowe pomysły, żeby jednak Patryk pojechał w tej gali. Podejrzewałem, że po wypowiedzi Krzystyniaka, że tam rozszarpie sobie gardło tymi kolcami, rodzina Dudków jednak spasowała, że tam jacyś tam podpowiadacze też powiedzieli, że to faktycznie zły pomysł. Każdy decyduje o sobie, o własnym zdrowiu przede wszystkim. Jeśli Dudek nie chce jeździć na gali, no to niech nie jeździ. Jeśli chce jeździć, niech jeździ. Ale ja uważam, że trochę na wyrost te obawy o zdrowie zawodników, w tym przypadku Dudka, na tych galach lodowych, dlatego że ja jestem wyznawcą zasady, że jak ma się coś stać złego, to się stanie, to w domu cegłówka na głowę spadnie. I zwłaszcza tutaj ten alarm, że to wicemistrz świata i gdzie jest o krok od tego tytułu mistrza świata, powinien uważać. Ja uważam, że to jest uważam, że to jest pierwszy krok do tego, żeby faktycznie się coś stało. Już było bez liku sytuacji, że ci, którzy chuchali, dmuchali na zimne, gdzieś uważali, nie jeździli w różnych zawodach, to i tak się coś tam stało. Natomiast faceci, goście, którzy jeżdżą na pełen gwizdek, są w dobrej formie i te pechy jakoś się ich nie imają. Zresztą na lodzie, no to nie jest ten długi lód, na długie tory, tylko te krótkie. No, tam też się oczywiście może stać, ale zawodnicy robili gale lodowe, jeździli, byli tacy, którzy łączyli żużel na lodzie, między innymi na przykład Bruce Cripp, bracia Świtałowie, Zdenek Kudrna, ten to dopiero był szaleniec, no i faktycznie skończył tragicznie, zginął na torze, ale to chyba zdaje się na długim. Także no, nie przesadzajmy, to czasami jest też forma no, rozrywki, dobrej zabawy, kontaktu z motocyklem i nie ma co takiej paniki podnosić. Ostatnio Krzysztof, ostatnio też wspomniał, że jest za dużo sparingów i zawodnicy wypalają się, zażynają silniki w początkowej fazie sezonu, to będzie już niedługo, bo w marcu. Natomiast Bartek Zmarzlik ostatnio stwierdził w swoim wywiadzie, w przeglądzie sportowym, co chce poprawić, by być skuteczniejszy, mieć lepszy, zwłaszcza początek sezonu, to jest to, że powinien więcej jeździć. Bartka uwielbiam, nie po raz pierwszy, lubię jego sposób, o tym mówię, lubię jego podejście, wyciąga dobre wnioski. Tak, to jest najlepszy sposób na budowanie formy, zwłaszcza na początku sezonu, to częste jazdy. Ja nie rozumiem, dlatego krytykować dużą ilość sparingów. To jest kwestia tylko do tego, jak się podejdzie. Jeśli do zawodników się powie, wiadomo, że nawet gdy się to powie, to, o czym wspomnę, to gdzieś tam tyle w głowie jest, że to jest walka o skład. Ale jak się tych zawodników uspokoi? Chłopaki, nie wyciągamy wniosku po tym jednym, dwóch sparingach, jak pojedziemy ich 5.
Pierwsze dwa zdecydowanie, pierwsze dwa, trzy jest tylko naprawdę wyłącznie po to, żeby wsiąść na motocykl i przejechać cztery kółka w towarzystwie innych kolegów. To wszystko można przecież uzgodnić. Można uzgodnić już pierwszy wyjściowy skład w lutym i zapewnić zawodnika, że jeśli ty w tych sparingach nie zanotujesz 15 zer pod rząd, spokojnie ty jedziesz, albo nie miał problemów zdrowotnych, albo sprzętowych. To wszystko można rozegrać. Dogadać się, jakaś pewna współpraca. No co innego oczywiście, jak powiemy, że sparingi zadecydują, kto tam matematycznie najwięcej oczek zbierze, ten jedzie w składzie, piłujemy 5 sparingów, no to faktycznie można zażnąć faceta, a ten przykład podaje się Karpowa, że był fantastycznie, jeździł dobrze technicznie, może i motory miał dobre i faktycznie te silniki potrzebowały już na początku tuningu, ale ja nie widziałem różnicy w jeździe Karpowa w sparingach A w dalszej części sezonu. Tak, był kołek, to dalej jest kołek bazowo, no głównie no, bazuje na starcie. Ja tam jakieś różnice w jeździe technicznej na motocyklu, jego swobodzie nie zauważyłem. I nie krytykuję Karpowa, bo gdy jeszcze zanim jeździł w Ekstralidze, to uważałem, że to bardzo fajny chłopak, lorkuje trochę, który jest w stanie jeździć w Ekstralidze z jednego głównie powodu, bo jest pracowity, jest zawzięty, jest nieustępliwy, a to najważniejsze cechy w żużlu i w życiu, no bo żużel to jest po prostu jedna z dziedzin życia i te cechy charakteru, te predyspozycje są również najważniejsze, odgrywające kluczowe role w powodzeniu, w tym przypadku na torze. Which will be coming up shortly before the final. No points on offer in that. We can tell you that in this race, Cavati cannot actually progress any further, despite what result he gets here. Karpov could probably sneak through, but he needs a win. Let's see what happens. Away we go, and it's a good start from Karpov all the way around the outside, and he's got the lead. Not bad at all from Karpov. Golov is up into second place. That's Nicky Pedersen in third. And again, gate two, Cavati at the back. Yeah, surprising, Nicky didn't make the start. Here it comes. Nice move from Nicky. Piles himself up the inside of Thomas Golov. Thomas Golov cuts back and sure Nicky's going to... Triumf tego, że nie będzie ostatnie Grand Prix w Australii. Triumf znowu polskich dziennikarzy. Troszeczkę mnie to odrzuca i denerwuje, jak w sytuacji, gdy dochodzi wiadomość, że nie będzie australijskiej rundy, BSI jakąś tam dostaje psyczka w nos, odnotuje porażkę, wtedy znowu dostaje się tym Anglikom, zwłaszcza od polskich dziennikarzy, jest tak mówiąc popularnie ostatnio hejt. Tutaj zanim do tego przyjdę tematu, tak, przyznam, że po prostu Brytyjczycy sobie nagrabili trochę u nas, w naszych myślach, u nas Polaków, tą wojenką z naszą firmą One Sport Marketing, jest to prawda, robili to zupełnie niepotrzebnie. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Ta najprostsza zasada ma tutaj też zastosowanie. Więc troszeczkę Brytyjczycy na własne życzenie, ale zanim była ta wojna, zimna wojna, może tak to nazwijmy. To już wcześniej się Anglikom z BSI-a dostawało od polskich dziennikarzy za ich nieudacznictwo, za ich niespełnione obietnice o tym, że żużel będzie na salonach, że będzie w wielkich miastach, że będzie na superstadionach. A jak to wyglądało wcześniej, choćby w latach 90., o wiele gorzej. Na tyle, na ile się dało, ci Brytyjczycy wprowadzili żużel, zaryzykowali własną kasę. Nikt nikomu nie broni wyłożyć pieniądze na żużel. To nie muszą być Mistrzostwa Świata. Ostatnio pan Nawrocki tu z Rzeszowa mówi, że będzie robił Ligę Diamentową. No nie wiem, może zrobi. Ale to mówię jako przykład, że kto komu broni. Niech ktoś sobie zrobi inną ligę, złotą, nie wiem, jakąkolwiek, wyłoży pieniądze, pojedzie do Tokio, Nowego Jorku, tam usypie tor, rozdmucha imprezę w mediach, wyłoży cash na marketing i niech zarabia. To nie, albo Anglicy mają Mistrzostwa Świata. No dobra, pierwsi wyłożyli pieniądze, żeby kupić prawa do tych Mistrzostw Świata. Zresztą tam mówiłem, że mi się nie podoba, ale to inna bajka. Na ile mogli, na tyle zrobili. Były rundy w Australii, jest kilka rund na dużych stadionach jak Cardiff, Friends Arena i Wesołowski pisze w tygodniku żużlowym, że to w ogóle nie powinno być zawody w Kurikuri, bo to nie przystoi. Nie wiem na ile są prawdziwe
dyskusje o tym, czy jest szansa, nie wiem na ile prawdziwe są dywagacje, jakie są szanse na to, żeby w takim Hurikuri było ostatnie Grand Prix, ale nie o to chodzi. Nie można tak wytykać tym Brytyjczykom, że znowu nas zawiedli, że dalej są zawody na peryferiach, jak będzie w Halsztawiku, że na peryferiach i na ciągle tych samych oklepanych torach. No więc ja odpowiadam. Będą na tych samych oklepanych torach Grand Prix, bo tych torów na żużlu, w świecie żużla nigdy nie było za wiele. Ich raptem w niektórych krajach było kilkanaście. Od lat do eliminacji Mistrza Świata odbywają się ciągle na tych samych torach, jak Etaugafpils, Terenzano, Kirschko, Lonigo, Olching, Gistrow i tu się wiele w tym temacie nie zmienia. Gdzieś tam ktoś padnie jakiś tor, jak na przykład Szeged na Węgrzech i powstanie, jak Goriczan w Chorwacji i Brytyjczycy za pomocą jednego cyklu Grand Prix, 12 czy 10 turniejów Grand Prix, nie przewrócą do góry nogami wyglądu sportu żużlowego i nie ma co tam triumfalnie im pijać szpilek, że znowu nas zawiedli, a miało być tak pięknie, bo wyciskają na ile się da. Oni działają na, w oparciu o tę strukturę na świecie żużla, no, jaką po prostu mamy. Oni nie zbudują żużla od podstaw, nie zbudują nowych stadionów. Natomiast jeszcze tutaj chciałem jedno zdanie Wesołowskiego mówić, żeby w Kurikuri zawodów nie było. A dlaczego? Jeśli ja uważam, że jeśli jest naturalny, świetny tor do ścigania, taki jest w Kurikuri, są jakieś tamte wały, gdzie może przyjść kilka tysięcy ludzi, można dołożyć trybuny, to jest to dobra reklama dla Speedwaya, bo przede wszystkim, jeśli da radę przyjść te 10 tysięcy ludzi na ten stadion, ale przede wszystkim miliony go oglądają przed TV i oglądają dobry produkt, a nie taki shit za przeproszeniem, jak bywały na torach naturalnych, to jest dobra promocja żużla. Bo kibica, butelkę można nabić raz, góra dwa. Jeśli on przyjedzie na fatalne zawody albo w telewizji obejrzy żenadę, jaka była na przykład w Tampere parę lat temu, on następnym razem nie zabukuje biletu na stadion, a w telewizji przyłączy bilet. Poza tym Wesołowski mówi, że no jaki tam Kurikuri, przecież no, to jest tam kurnik, to się nie nadaje, ostatnie organizacja Grand Prix, gdzie się nadaje? No oczywiście w Toruniu, bo to jest przepiękny stadion, strasznie tam wymarzłem w 2012-13 roku, nie mogłem utrzymać chyba herbaty, kubka herbaty w dłoni. Jak idziesz do kibla, do tego Toitoja, to też tam potrafi zawiać. Gość na jakimś ruszcie na deszczu, smaży kiełbasę. No salony to nie są. To ja ten Torun to bym też pod rozwagę dał, czy to się w ogóle nadaje. Natomiast inny redaktor tam Sportowych Faktach, już nie pamiętam, analizuje też pomimo wioski, Halsztawik. Szczerze, jeśli miał być dobry Speedway, to ja zdecydowanie wolę stać na łące w Halsztawiku i czuć Speedway z 3 metrów na fantastycznym torze, niż się nudzić w podgrzewanym fotelu na Friends Arena. Nie wiem jak tam inni dziennikarze. No i tak, Toruń, no jest się gdzie zabawić, musimy przeanalizować je, bo Polska oczywiście, każdy ośrodek to wychodzi na to, że się nadaje, ale już mówię, no Toruń, bo oni piszą, że tak, albo stadion jest zły, albo jest dziura, której nie ma co robić, dziura jeśli chodzi o aglomerację. No więc tak, Toruń, trochę piździ na stadionie jak w Kieleckim, no ale jest się gdzie zabawić. Leszno, może trochę lepszy tor, ale ja wiem, czy tam idzie się gdzie zabawić, no tam są podobno tam dwie te knajpy i zawsze zajęte na full. No można żużlowca spotkać, ale mnie tak średnio bawią rozmowy z pijanymi żużlowcami w huku i z kibicami. Gorzów, dobry trak, dobry tor, ale jak tam byłem na treningu, to na drugi dzień, no jak spędzić czas do soboty? No to stwierdzałem, że chyba spędzę tę noc w lukratywnym, luksusowym hotelu Metalowiec. Tak, to Gorzów na rogatkach tego wspaniałego miasta.
Więc znowu nie przesadzajmy, że te nasze tory są takie idealne. Oczywiście Warszawa. Tak, Warszawa, dobrze tor układają, jest fantastyczne miasto, ale nie zawsze są takie możliwości, że można tę rundę Grand Prix organizować w tak pięknym mieście, tak dużym, dużym mieście. Jest piękna, no, mówmy się, na pięknym stadionie, bo nie zawsze są sytuacje takie, że organizatorem jest Polski Związek Motorowy, Federacja, pan Witkowski, jej szef, potrafi załatwić pieniądze z sektora publicznego, że potrafi załatwić halę, gdzie przez cały okrągły rok może kilka ton materiału sobie leżeć i spoczywać i za to specjalnie nie trzeba płacić, a jeśli nawet, to są na to środki. No, jesteśmy ograniczeni tą ekonomią. I nie możemy od Anglików wymagać cudów, to po pierwsze, a na pewno dla mnie jest to niesmaczne, jeśli z jakąś pewną dozą triumfalizmu komentujemy porażkę Anglików, bo nie będę odnosił się do innych firm, ale zadaję pytanie, któż tak inny, nawet w całej historii żużla z tak dużym polotem, swadą, przepychem organizował żużel na wielkich, pięknych stadionach w ogromnych aglomeracjach. No tak to nie funkcjonuje. Czasami są niektórzy sympatycy, że najlepszy żużel to na wioskach. Ja nie jestem jakimś upartym radykalistą, który chce być na siłę oryginalny, że dobry żużel to będzie tylko na wiosce, gdzie obok, zaraz za pierwszym łukiem, za bandą, krowa nasra i pachnie gównem i jest super żużel. Nie, fajnie, ja bym bardzo chciał, żeby na Manhattanie był najlepszy żużlowy tor do ścigania, ale tak jak powiedziałem, musimy te pewne rzeczy wypośrodkować, że dobry tor, stadion, na którym się da zrobić trybuny, taki wojen jest idealnym dla mnie przykładem. Tam też są tylko wały z małą trybuną główną, ale jeśli tam dołożyli tych trybun przenośnych na przeciwległej prostej, to ja wolę taką rundę, jak w tym Wojens, niż na siłę robienie zawodów na lekkoatletycznym stadionie, gdzie ten tor będzie się rozjeżdżał, będą dziury, będzie on nieprzetestowany. I no, ja pamiętam wiele takich zawodów, nie chcę być uszczypliwy, ale bywały zawody, że byłem w pięknym mieście Kopenhadze, Parken, i no, cały dzień pięknie spędzony, Kopenhaga, jest to zwiedzać, wchodzi się do Parken, do tej hali, do hali, świetne nagłośnienie, show, pokazy jakieś pirotechniczne, parada żużlowców i cała atmosfera, całe ciśnienie siadało dokładnie w momencie, kiedy taśma poszła do góry w pierwszym wyścigu. I wtedy to patrzyłem na zegarek, kiedy to się skończy. Kiedy jadę do domu i po drodze w niedzielę obejrzę dobry żużel w Gorzowie albo w Zielonej Górze. I tyle z tego wszystkiego było. Byłem raz, byłem dwa. I później się zastanawiałem, no kurczę, no, jest sens tam znowu jechać. No ale już widziałem. A żużla nie zobaczę. Więc to myślę, że nie na tym to polega. Nie konkludując, nie walczmy o to, żeby na siłę rundy Grand Prix były na super stadionach i w dużych miastach, bo moim zdaniem tego po prostu nie da się zrobić, żeby było 10 rund w atrakcyjnych miejscach i 10 razy, żebyśmy obejrzeli znakomity żużel, a to w tym wszystkim, w tej całej zabawie jest najważniejsze. To tyle, jeśli chodzi o Grand Prix. Ja się już troszeczkę rozgadałem. Ja myślę, że to na dzisiaj to chyba już koniec. Pogadaliśmy o Grand Prix, o felietonach. A tu pisze Jaźwiecki w swoim felietonie w tygodniku taką wstawkę, że proponuje zawody pod dachem w halach. Bywały na parkietach, na układanych torach, między innymi tam w Brighton, na tych małych ślizgawkach lodowych, kolce wpinali. I taka tu małe sprostowanie, bo pan Jerzycki pisze, że w Australii kiedyś żużlowcy przerzucali się z Europy do Australii, bo tam jeździli regularnie. Teraz to ta tradycja zamarła. Zostają wszyscy w zimie w domach, a facetem, który kręcił ten żużel w Australii, był Ivan Mauger. Tak, faktycznie bywało tak jeszcze lata te 90., przełom milenium. Ale to była końcówka tej zabawy, kiedy to Mauger kręcił. To była już jakby końcówka tej zabawy w Australii. Między innymi korzystali nasi młodzi zawodnicy, Bajerski, Cegielski,
inni. Natomiast w latach 40., 30., 50., 60. to po prostu tak wyglądał świat żużlowy, że przychodziła zima tu w Europie, zaczynał się sezon letni w Australii i wszyscy na pięknych transatlantykach płynęli po kilkanaście dni czy tygodni luksusowymi liniowcami do Australii i tam po prostu był drugi sezon, bo sezon trwał okrągły rok. Żużlowcy jeszcze do lat 70. czołowi, wszyscy się tam przenosili i tam jeździli. Dlaczego to wymarło? Ja się, jeśli mówię o pewnych faktach, które zachodzą w żużlu, staram się zawsze wytłumaczać, dlaczego tak się, tak się działo. Jeszcze w latach 90. zawodnicy regularnie tam wyjeżdżali, 80., 90. na turnieje, tych turniejów było więcej. Łatwiej było je zorganizować, łatwiej było znaleźć sponsorów, bo było więcej dobrych, chętnych dobrych żużlowców. Dlaczego teraz oni są mniej chętni? Z jednego oczywiście powodów. Z tych powodów, o których zaczynałem dzisiejszą swoją rozmowę z Wami, dialog, czyli relacji zarabiania pieniędzy do czasu. W porównaniu z czasem, na jaki poświęcamy zarabianie tych pieniędzy. Kiedy żużlowcy w skali tej całej globalnej zarabiali mniej. Więc skoro zarabiali mniej, to jechali do Australii dalej zarabiać. Była to dalsza dobra okazja do zarabiania pieniędzy i utrzymania się na poziomie profesjonalnego żużlowca, bo z tym nie było wcale łatwo. I jeszcze dla przykładu mistrz świata Perry Jonson z Bradford 1 września 9.0 musiał w zimie pójść do pracy. Znaczy to nie do pomyślenia. Natomiast dziś te stawki są o wiele większe, bardzo dobrze, z tego się należy cieszyć. Inna sprawa to na inny temat, że to z tego tortu jak największa ilość żużlowców korzystała, nie zamknięty wąski krąg. Dlatego skoro oni potrafią zarobić całkiem niezłe pieniądze, żeby prowadzić o wiele bardziej niż standardowe życie przeciętnego zjadacza chleba, im ta Australia nie jest potrzebna. Oni mają teraz tak wyżyłowany ten kalendarz, tak wyżyłowane oczekiwania, profesjonalizację tego, co robią, że po prostu zimą chcą odpocząć. Więc nie turlają się jak cygany znowu w okresie zimowym, tylko przy tym obciążeniu psychofizycznym, tej skali oczekiwań i profesjonalizacji, co powiedziałem, oni muszą mieć oddech. Kiedyś, jeszcze w latach 80., kiedy nie było playoffów w ligach, zawodnik w zasadzie jeździł tylko w jednej lidze, w lidze brytyjskiej, Hans Nielsen, jechał tam 40 meczy i drużyn było 18 w lidze i on tam przez cały sezon zajmował 9 miejsce w lidze, to jaką presję związaną z występami ligowymi miał Hans Nielsen? Oprócz tego, czy zarobi więcej, czy mniej? No nie miał. Natomiast dzisiaj zawodnik od kwietnia do września jest ciągle napięty. Co mecz jedzie o wszystko, można by powiedzieć, zwłaszcza na meczach u siebie. Bo w każdej lidze, czy to szwedzka, czy to polska, czy to angielska, tych drużyn jest około 8, 10 i każdy mecz, zwłaszcza u siebie, może decydować o tym, przegrany mecz, że nie wejdziemy do playoffów. Nie wejdziemy, że drużyna nie wejdzie. Dlatego zwłaszcza na tym liderze jest ogromna odpowiedzialność, żeby co? Żeby przywoził te pewne 12, których oczywiście w życiu, a już na pewno w sporcie nie ma niczego pewnego. Dlatego ten biedny gwiazdor od kwietnia do września jeździ na takim emocjonalnym haju, cały czas sprężony maksymalnie. Jak przychodzi ta jesień, po prostu chce od tego wszystkiego odpocząć, zapomnieć o motocyklu. Natomiast wcześniej ten zawodnik jeździł 40 meczy, zarabiał funty, czy dzisiaj 8, tam zrobił czy 12. Oprócz tego, że zarobił mniej, spadła mu średnia biegu punktowa, nikt tam na nim psów wieszał nie będzie, czy nie wieszał, mówiąc krótko. To tak tutaj odnośnie komentarza dwóch słów felietonu pana Jaźwieckiego. Ja sobie jeszcze tutaj zerknę. Oczywiście prawdopodobnie wszystkiego nie poruszyłem, co chciałem, ale może to i dobrze, bo byłoby za długo. O czym będę mówił w następnym wejściu? Ja jeszcze nie wiem. Tematy się same zbierają, bo życie się toczy, ludzie żyją. Mam nadzieję, że następne wejście, równie krótkie jak to, będzie za już 2 tygodnie. No co, dzięki śliczne i pamiętajcie, że ja mam zawsze rację.